Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Pobieżnie przebieżna historia szpiegostwa. Dziś w audycji typu standard, w odświeżonej formule, zrobimy sobie krótką przebieżkę po historii działań specjalnych, a właściwie to szpiegostwa. A wszystko po to, aby zarysować tło dla dalszych audycji podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Zresztą bardzo trudno oddzielić jest szpiegostwo od tego, co nazywamy historią lub zdarzeniami historycznymi. Jedynie współczesne służby wywiadowcze są młodsze od szpiegostwa jako realnego zjawiska. Znacznie młodsze. Nie bez powodu nazywamy szpiegostwo drugim najstarszym zawodem na świecie, nie wnikając szczególnie w to, co jest tym pierwszym. Choć od samego początku oba zawody mocno są ze sobą powiązane, a przynajmniej tak się zdarza. Cóż, dla wszelakich władców korzystanie z agentów zawsze było ważnym narzędziem obrony przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nie chcieli pozostawać na pastwie ślepego losu, lecz aktywnie rozpoznawali niebezpieczeństwa i dzięki temu mogli się przed nimi obronić. A jeśli nie robili tego na czas, to różnie z nimi bywało. Już na wstępie określiłem dzisiejszy odcinek jako odświeżony standard. Dlaczego odświeżony, a nie nowy? Otóż pracuję nad nowym formatem i tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak docelowo będzie wyglądał. Ja to raczej czuję niż wiem. Dlatego myślę, że przejście do nowego formatu odcinka typu standard odbędzie się ewolucyjnie na przestrzeni kilku następnych odcinków. A przy okazji, po odsłuchaniu tej audycji, daj mi proszę znać, czy taka formuła podcastu Ci odpowiada. Ja zaś opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę z pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie. A niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I dlatego zapraszam Cię na wspólną podróż przez ten odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Jeśli jeszcze nie słuchałeś poprzednich odcinków, to serdecznie Cię na nie zapraszam. Zaczynamy! Najstarsze pisemne dowody o działalności szpiegowskiej, które znane są nam obecnie, pochodzą sprzed 4000 lat, z Mezopotamii. A przy okazji, to tereny dzisiejszego Iraku, gdzie ciągle coś się dzieje. Oto Banum, dowódca pustynnego patrolu, przekazuje swojemu władcy alarmującą wiadomość na glinianej tabliczce. Beniamickie wioski graniczne wymieniają sygnały ogniowe. Tak zaczyna się najstarszy znany raport wywiadowczy. Następnie Banum sugeruje wzmocnienie zabezpieczenia murów miejskich. Czy jego władca tak zrobił? Tego to już nie wiemy. Nasze dane z tamtych czasów są dla nas zbyt fragmentaryczne. Wiemy na przykład, że w starożytnym Egipcie zatrudnia się najemników w charakterze sił policyjnych. Zwiemy je matoi. Do ich zadań należy zarówno tłumienie buntów, jak i działania rozpoznawcze dla kampanii wojennej w Nubii. Podobnie w starożytnej Sparcie istnieje tajny korpus młodych mężczyzn zwany Kryptea, który jest zaangażowany w ochronę i często brutalne tłumienie podbitych ludów. Jeśli uważasz, że takie działania prowadzone są nie przez służby wywiadowcze, ale przez służby bezpieczeństwa, to jak zakwalifikować te wszystkie państwowe organizacje wywiadowcze i kontrwywiadowcze, które są zwolennikami modelu spartańskiego w różnych częściach świata, od choćby w Korei Północnej? Mm.
Mamy rok 360 przed naszą erą. Grecki pisarz wojenny Aeneas doradza, jak przenosić tajne wiadomości. Do sandałów kuriera należy wszyć wiadomość napisaną na kawałku skóry. Proponuje również używanie notatki na małej blaszce z cyny, aby litery nie zmywały się wodą. A czy niektórzy z naszych współczesnych szpiegów nie używają przypadkiem butów jako schowka? Zaś starożytny rzymski poeta Owidiusz proponuje wykorzystanie mleka oślego jako atramentu sympatycznego, za pomocą którego można napisać niewidzialną wiadomość, a następnie uwidocznić ją ponownie za pomocą popiołu drzewnego. Jak zapewne pamiętasz, to samo robią rewolucjoniści, terroryści i bojownicy przełomu XIX i XX wieku, a nawet później. Zaś o podręczniku pracy wywiadowczej, czyli Biblii, nie będę nawet wspominał. No, chyba że tego chcesz. Prześlij mi e-maila w tej sprawie. Jeśli będzie zainteresowanie, to opowiem o tym dość szczegółowo. Wracając do Owidiusza, to obawiam się, że jego rady co do stosowania atramentu sympatycznego dotyczą listów pomiędzy kochankami, obawiającymi się, by ich korespondencja nie wpadła w ręce zazdrosnych współmałżonków lub ich rodzin. Choć i ta zazdrość w starożytnym Rzymie ma wymiar raczej prawno-ekonomiczny niż uczuciowy. Bo Rzym to wielki biznes. A że to potężne imperium, rzekłbym nawet, że zbyt potężne, to też całkowicie lekceważy kwestie wywiadowcze. Gdyby tak Juliusz Cezar równie intensywnie badał swoje środowisko polityczne Rzymu, jak robił to przed jego agresywnymi kampaniami w Galii, w Wielkiej Brytanii, to Brutus i jego wspólnicy z pewnością okazaliby się jego więźniami, a nie mordercami. A konsekwencją tego zabójstwa politycznego jest 13-letnia wyniszczająca Rzym wojna domowa. W jej wyniku republika pozostaje już jedynie wspomnieniem, a pojawia się monarchia i cesarz August wprowadza system bezpieczeństwa wewnętrznego, czym wzmacnia swoje panowanie. A już zupełnie inne, naprawdę rozwinięte służby wywiadowcze tworzy Cesarstwo Wschodnie, czyli Bizancjum. Szpiegostwo przemysłowe jest nawet starsze niż szpiegostwo wojskowe. Tak przynajmniej twierdzą archeolodzy. Najwyraźniej bowiem ludzie w czasach prehistorycznych robią wszystko, co tylko możliwe, by poznać sposoby przetwarzania krzemienia. A pierwsza pisemna wzmianka o przypadku szpiegostwa przemysłowego pochodzi z chińskiej kroniki Tan Shu, czyli historia Tan, z V wieku naszej ery. Oto 1500 lat temu chińska księżniczka potajemnie przewozi z Chin do Indii gąsienice jedwabników, które są w tamtych latach źródłem ogromnego bogactwa. A że jest to tajemnica państwowa, to za jej ujawnienie grozi kara śmierci. A w Bizancjum, czyli dzisiejszym Stambule, władca, możni i kupcy robią wszystko, co tylko możliwe, aby przejąć kontrolę nad handlem jedwabiem. Sam cesarz Justynian wzywa indyjskich mnichów do pracy wywiadowczej w charakterze szpiegów przemysłowych celem przemycenia tajemnicy produkcji jedwabiu do Bizancjum. I jeden z nich w roku 553 naszej ery dostarcza do stolicy wschodniego cesarstwa rzymskiego jaja jedwabników i worek nasion morwy w pustej bambusowej lasce. Na Netflixie można oglądać serial o Marco Polo, gdzie bodajże jego ojcu nie udaje się przemycić tego w bambusowej lasce. A ty już wiesz, skąd wziął się ten pomysł scenarzystów. Chiny, połowa XI wieku. Wan Anxing tworzy system totalnego szpiegostwa, który jest urzeczywistnieniem wizji powieści George'a Orwella pod tytułem 1984. I mała ciekawostka, ten właśnie system jest wzorem w XX wieku zarówno dla Chiang Kai-sheka, jak i Mao Zedonga. A mongolski władca Genghis Khan może prowadzić swoje agresywne kampanie tylko dzięki armii szpiegów, którzy zwykle przebrani za wędrownych żebraków i muzyków zbierają informacje o fortyfikacjach, możliwościach zaopatrzenia i przeprawach przez rzeki. W tym samym czasie, a szczególnie w kolejnych stuleciach, na dworach władców europejskich to zwykle samotni szpiedzy zajmują się zbieraniem tajnych informacji.
Inaczej jednak postępuje Związek Miast Hanzy, tworząc gęstą sieć oficerów wywiadu i dzięki temu w XIII wieku Hanza staje się pierwszą europejską potęgą gospodarczą, podporządkowując sobie wszystkie rynki północnej i zachodniej Europy. Kiedy jednak inwazja mongolska zbliża się do Europy, to papież Grzegorz IX wysyła swoich mnichów kaznodziejów jako oficerów wywiadu i rozpoznania do obcych ludów. Dzięki temu poznaje ich zamiary. W następnych zaś stuleciach stolica apostolska nadal rozwija swoje zdolności zdobywania danych wywiadowczych na temat obcych państw, a przez szpiegostwo przemysłowe wpływa na rozwój gospodarczy Zachodu. W ten sposób Kościół tworzy jedną z najpotężniejszych służb wywiadowczych na świecie. W tym samym czasie światową sławę zyskuje sztuka szyfrowania imperium handlowego weneckich dożów. A że listów, raportów i meldunków do ukradzenia i rozszyfrowania jest naprawdę wiele, to też na europejskich dworach powstaje dobrze opłacana kasta kryptografów i łamaczy szyfrów. A przy okazji to Wenecja jako pierwsza zaczyna reprezentować swoje interesy za granicą za pośrednictwem stałych ambasad. Ponadto jest pierwszym państwem, które tworzy specjalne miejsce do przechowywania wszystkich dokumentów rządowych, w tym traktatów, meldunków, umów i listów. I czyni to wspólnie z Watykanem. Powoli szpiegostwo staje się systematycznym narzędziem dyplomatów i rządów. Do drugiej połowy XVI wieku takie państwa jak Francja, Anglia i Hiszpania tworzą gęste sieci dostawców informacji, nakładając obowiązek prowadzenia działalności szpiegowskiej poza oficjalną działalnością na dyplomatów i ambasadorów. I pojawiają się niemałe osobistości świata wywiadu i intryg. Kardynał Richelieu, za panowania króla Ludwika XIII, założyciel dobrze zorganizowanej służby szpiegostwa politycznego we Francji i pierwszy wybitny francuski mistrz intryg dyplomatycznych. Ojciec Józef, szef służb wywiadowczych kardynała. Sir Francis Walsingham, który wykrywa spisek mający na celu detronizację protestanckiej królowej Elżbiety I przez szkocką katolicką królową Marię Stuart, zakończony jej dekapitacją, czyli pozbawieniem głowy. Poza tym to właśnie Walsingham rozpoczyna kontrolę korespondencji na masową niemal skalę, podobnie zaczynają czynić i inne monarchie. W Niemczech niektórzy szpiedzy, którzy się tym zajmują, otrzymują nawet tytuły szlacheckie. Od jakiegoś czasu, a raczej od kilku bądź nawet kilkunastu lat, mówi się co nieco o środkach aktywnych jako jakiejś wyjątkowej broni wpływu rosyjskich służb specjalnych. Nic bardziej błędnego. Co prawda wspominałem już o tym w jednej z poprzednich audycji tego podcastu, lecz jednym z pierwszych praktyków służb specjalnych, który stosuje środki aktywne do rozwiązywania powierzonych mu zadań, jest Daniel Defoe, autor Robinsona Crusoe. Sam termin obejmuje programy wpływu, na które składają się działania z zakresu dezinformacji, propagandy, oszustwa, sabotażu, destabilizacji oraz szpiegostwa, a one idealnie wpisują się we współczesne koncepcje wojen hybrydowych. Zaś Daniel Defoe przez 9 lat wydaje własną gazetę The Observer, która wydaje się wyrażać interesy Whigów, czyli liberałów, reprezentujących interesy burżuazji. Dwa wieki później zastąpi ich Partia Pracy, reprezentująca interesy robotników. W rzeczywistości The Observer jedynie udaje, że jest gazetą Whigów. Jest bowiem finansowana ze skarbu królewskiego i służy jako przykrywka dla realizacji polityki monarchy, mocno ograniczonego przez parlament. W tym bowiem czasie najbardziej bolesnym punktem dla Anglii jest problem szkockiego separatyzmu. Jak historia lubi się powtarzać, prawda? Defoe nawet odbył 17 podróży do tej zbuntowanej krainy w celu ukształtowania niezbędnej opinii publicznej. Nawet tymczasowo przeniósł publikację swojego The Observer do stolicy Szkocji, Edynburga, publikując go 2-3 razy w tygodniu. To nie wszystko.
Defoe pisze pod różnymi pseudonimami polemiczne artykuły w 26 innych gazetach reprezentujących różne kierunki polityczne. W jednej gazecie wyraża swoją opinię, w innej ją atakuje, w kolejnej zaś kpi z autora drugiego artykułu i tak dalej. Kontrowersja goni kontrowersję. On sam zaś podgrzewa emocje czytelników. Czy te tajne działania przynoszą skutek? Cóż, wiosną 1707 roku parlament obu krajów staje się jednym parlamentem. Okazuje się również, że pisarstwo, dziennikarstwo i zagadnienia wywiadu i kontrwywiadu, konkurencji, kształtowania wizerunku oraz ocen są ze sobą niezwykle ściśle powiązane. Dziś dla nikogo nie stanowi tajemnicy fakt, że media, wszelkie media, są aktywnie wykorzystywane przez służby specjalne, i to zarówno państwowe, jak i prywatne, do rozpowszechniania różnych informacji. I nadchodzi rewolucja przemysłowa, która pociąga za sobą przezwyciężenie feudalizmu i między innymi sprowadzenie porcelany do Europy. Oto misjonarz w Chinach. Francuski jezuita d'Entrecolle odwiedza chińską imperialną manufakturę porcelany. Jest pierwszym człowiekiem z Europy, który ma taką możliwość. Tym samym ujawnia tajemnicę jej produkcji w notatkach, które docierają do Paryża w 1712 roku. Ponieważ w Europie szpiegostwo przemysłowe hula wówczas w najlepsze, to też brytyjscy, austriaccy i saksońscy szpiedzy wchodzą w posiadanie technologii produkcji porcelany i wszędzie pojawiają się manufaktury ją wytwarzające. W podobny sposób rozprzestrzenia się maszyna parowa. W tym jednak momencie się zatrzymam, gdyż o rozwoju szpiegostwa, wywiadu i kontrwywiadu od tego mniej więcej momentu opowiedziałem już w poprzednich audycjach podcastu OSS, okiem służb specjalnych, na które bardzo serdecznie Cię zapraszam. Dla naszej dzisiejszej opowieści przypomnę, iż w 1866 roku w związku z wojną niemiecko-pruską w ramach sztabu generalnego Prusy organizują Centralne Biuro Informacyjne, organizację wojskową przemianowaną w 1917 roku na Biuro Wojsk Obcych. Co prawda, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego zostaje ono rozwiązane, lecz już w 1919 roku w Wydziale Statystyki Wojskowej Dowództwa Wojsk Lądowych powstaje komórka organizacyjna o nazwie Abwehr, czyli obrona. Od 1931 roku zwana oficjalnie Armie Obce. W dniu 1 kwietnia 1942 roku, to nie prima aprilis, Reinhard Gehlen, syn pruskiego oficera, urodzony w Erfurcie w 1902 roku, obejmuje kierownictwo nad armiami obcymi Departamentu Wschodniego. Gehlen jest interesującą postacią w historii szpiegostwa, choć nigdy nie otrzymał żadnego specjalnego wykształcenia wywiadowczego. Mimo to, podczas działań wojennych kieruje zbieraniem danych w zakresie bieżącej sytuacji wojskowej na froncie wschodnim i przygotowywaniem agentów do działań na terytorium ZSRR. W czasie klęski Niemiec Gehlen ukrywa zarchiwizowane materiały w bawarskich górach i zostaje jeńcem wojennym. W połowie 1945 roku rozmawia z szefem wywiadu w amerykańskiej strefie okupacyjnej, generałem brygady Edwinem L. Siebertem. Wiesz dużo o Rosjanach, generale, mówi Amerykanin. I wysyła go samolotem do Waszyngtonu, zaś w 1946 roku do ośrodka przesłuchań Fort Hunt w Virginii. Waszyngton zaczyna rozumieć, że Stalin nie jest gotowy do przestrzegania żadnych porozumień i zagraża Europie Zachodniej. Wiedza Gehlena staje się nagle potrzebna. W lipcu 1946 roku zostaje on przetransportowany z powrotem do Niemiec i tam w pobliżu Oberursel zbiera oficerów sekcji wschodniej Departamentu Armie Obce. Pod koniec 1946 roku amerykański wywiad wojskowy wyraża zgodę na przyjęcie Gehlena i jego byłych pracowników do służby. Jest to godzina narodzin organizacji Gehlena. Szczegóły tej umowy są następujące. Powstanie niemiecka organizacja wywiadowcza zajmująca się wywiadem na wschodzie. Ta niemiecka organizacja nie działa dla Amerykanów, ale razem z Amerykanami.
Organizacja działa wyłącznie pod kierownictwem niemieckim, które otrzymuje zadania ze strony amerykańskiej do czasu powstania rządu niemieckiego. Organizacja jest finansowana przez Stany Zjednoczone. W tym celu organizacja przekazuje Amerykanom wszystkie otrzymane informacje wywiadowcze. Z chwilą ustanowienia suwerennego rządu niemieckiego, rząd ten musi zdecydować, czy prace będą kontynuowane, czy nie. A jeśli organizacja kiedykolwiek znajdzie się w sytuacji, w której interesy niemieckie i amerykańskie będą rozbieżne, organizacja ma prawo do reprezentowania interesów niemieckich. No, brzmi to bardzo pięknie i bardzo patriotycznie, lecz w rzeczywistości organizacja Gehlena od momentu swojego zaistnienia jest całkowicie zależna od Amerykanów. Generał Gehlen wnosi do tej organizacji know-how, personel oraz informacje, a także część agentury ze wschodu. Amerykanie płacą niemal 3,5 miliona dolarów za 50 pracowników w pierwszym roku istnienia organizacji. Jeden z oficerów CIA wspomina po latach: zapewnili fachową wiedzę i personel, a my ustaliliśmy zadania, zajęliśmy się dostawą i otrzymaliśmy gotowy produkt. Dla wszystkich jest to przedsięwzięcie opłacalne, choć finansowanie amerykańskie okazuje się niewystarczające. Wówczas głównym źródłem dochodu, przynajmniej przez jakiś czas, staje się czarny rynek, a później sytuacja powoli się stabilizuje. Od 1950 roku Gehlen zaczyna pracować dla demokratycznie wybranego rządu Konrada Adenauera i kilka lat później zostaje szefem nowo powstałej Federalnej Służby Wywiadowczej, Bundesnachrichtendienst, a jego kwatera główna składa się z tych samych oficerów, z którymi służył w czasie II wojny światowej. Głównym obszarem zainteresowania pozostają ZSRR, NRD, Polska, Czechosłowacja i inne państwa demokracji ludowej. Ale nie tylko. Rok po objęciu stanowiska szefa BND, Gehlen rozpoczyna starania o fotel szefa służby wywiadu NATO. Nie powiem, ma poparcie samego szefa CIA, Alana Dulesa. Pomimo tego, kandydaturę torpedują Francuzi. Nie z powodu przeszłości, w żadnym razie. Po prostu ujawniają, iż BND szpieguje również sojuszników z NATO. Wewnątrz zaś RFN Gehlen lokuje swoich zaufanych ludzi w organach bezpieczeństwa, zbierając obciążające materiały na polityków. A gdy takich brak, to po prostu fabrykuje je. Nie ma się co dziwić, że na nadmiar przyjaciół to nie narzeka aż do końca swojego życia w 1979 roku. W powojennej Polsce działa kilkanaście siatek agenturalnych pracujących dla organizacji Gehlena. Żelazna kurtyna jest jednak dość szczelna i jego ludzie, desantowani na spadochronach, by nawiązać łączność z dawnymi konfidentami, są po kolei wyłapywani przez służby bezpieczeństwa. Gehlen zaś cały czas zapewnia swoich mocodawców, iż posiada rozbudowane siatki tzw. uśpionych agentów. Masowo przesłuchuje powracających do Niemiec jeńców wojennych i uciekinierów oraz werbuje do współpracy szpiegów z mniejszości niemieckiej pozostałej w Polsce. Nie posiadają oni jednak dostępu do istotnych danych, osób i obiektów. A skoro rekrutuje się ludzi prostych, których szkolenie jest ograniczone do minimum, to też liczba wpadek przy tak masowej akcji jest naprawdę imponująca. A my mamy okazję spojrzeć na warsztat pracy samego Gehlena i jego ludzi, gdyż w 2016 roku ukazuje się interesująca publikacja Polskie podziemie w oczach wroga. To tajny raport generała Reinharda Gehlena z kwietnia 1945 roku, sporządzony zespołowo i w niebywałym pośpiechu dla najważniejszych osób w ówczesnych Niemczech. Celem tego solidnego produktu analityków wywiadu niemieckiego jest ukazanie organizacji ruchu oporu oraz struktur wojskowych polskiego państwa podziemnego jako wzoru do naśladowania dla ratowania państwa niemieckiego z czasów II wojny światowej. Tak chcieli budować Werwolf. Czytając ten dokument, widać jak na dłoni, jak wysoko ocenia całą organizację podziemia, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymania wysokiego morale narodu polskiego dzięki pracy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, a także sprawność i skuteczność polskiego wywiadu. Ponieważ ta pozycja jest cały czas dostępna na polskim rynku wydawniczym, to też nie będę jej omawiał, a jedynie polecę. Naprawdę warto ją zakupić i przeczytać. Ja sam dość często do niej wracam.
I na dziś byłoby to na tyle. Na zakończenie polecę Ci jeszcze książkę dotyczącą współczesności, której jestem współautorem, Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Napisałem ją wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. I przypominam, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Zmienia się jedynie technologia. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytanie czy też sugestię, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę już teraz. Poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter bloga typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl. I zapraszam Cię serdecznie na jego łany. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!